Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś moje dni, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, a choć pewnie stoi. Psalm 39, werset 6. Wirtualne życie czy życie prawdziwe? Pewien mężczyzna opowiadał o swojej rodzinie i gdy przeszedł do stanu swoich wnuków, opisując tych wnuków, mówił mniej więcej coś takiego. Mój wnuk uwielbia gry komputerowe, ale wie, że nie należy przy tym zaniedbywać obowiązków szkolnych. Wie też, że chociaż świat wirtualny bardzo go fascynuje, to nie można tkwić w nim całymi godzinami. Tysiące dzieci, nastolatków i dorosłych jest dosłownie pochłoniętych przez tego typu rozrywki. Oderwani od rzeczywistości, zanurzają się w pełnym przemocy świecie fantazji i identyfikują się z przerażającymi bohaterami, którzy mają nadzwyczajne umiejętności. Śmierć jest w takiej grze tylko nic nieznaczącym incydentem, po którym natychmiast następuje kolejne, w cudzysłowie, życie. Ile masz żyć? To częste pytanie graczy. Jest co najmniej kilka powodów, dla których powinniśmy być bardzo ostrożni. Po pierwsze, za wieloma grami wideo czy komputerowymi kryje się niebezpieczeństwo uzależnienia się od czegoś podobnego do hazardu, a nawet samego hazardu. Według badań od 3 do 10% graczy już jest uzależnionych od hazardu. Po drugie, rodzicom trudno jest ocenić, z jakimi treściami na komputerze przy konsoli mają do czynienia ich dzieci. W wielu grach problemem jest nie tylko gloryfikowanie przemocy, ale także okultyzm i satanizm, przed którymi Biblia stanowczo nas ostrzega. Po trzecie, gry komputerowe marnują wiele czasu, który Bóg nam daje. Pewnego dnia będziemy musieli zdać przed Nim relację, zdać przed Bogiem relację z tego, jak spędziliśmy dany nam przez Niego czas. Bóg proponuje nam o wiele bogatsze, o wiele obfitsze życie zakorzenione w bliskiej relacji z Nim poprzez modlitwę i czytanie Biblii. Ci, którzy poznali takie życie, stali się przydatni dla Królestwa Bożego w świecie rzeczywistym. Posłuchajmy rady apostoła Pawła, czyńmy dobrze i bogaćmy się w dobre uczynki, abyśmy dostąpili prawdziwego, rzeczywistego, autentycznego życia. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 18 do 19 wersetu. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą, tylko jak tchnienie jest każdy człowiek, choć pewnie stoi. Psalm 39, werset 6.